Dzień dobry wszystkim. Mamy już któryś dzień wiosny. Czas byłoby rozliczyć temperatury, które monitorowałem w moich zewnętrznych wermikompostownikach. Jak pamiętacie, jest to wermikompostownik z palet i plastikowy wermikompostownik. Różnica między nimi, oprócz materiału, z którego są wykonane, to kubatura, bo ten plastikowy ma około 1 m3, ten z palet ma około 1,5 m3, różnią się trochę jeszcze też poza tym wymiarami i to myślę, że miało głównie wpływ, że różnice w temperaturach były dosyć istotne. Oczywiście w takiej skali od 1 do 3 stopni. Ale zobaczymy szybciutko, bo nie będę tutaj się za bardzo rozgadywał. Zobaczcie, to była pierwsza faza. Mamy tutaj grudzień. Temperatury zaczynają się od 5 stopni. Tu mamy 0. Tu schodzimy już poniżej 0, 5 stopni. Czyli kratki są po 5 stopni. Niebieska linia to temperatura wewnątrz wermikompostownika, mierzona na głębokości około 60 cm, a to uśredniony pomiar temperatury zewnętrznej. Najczęściej temperatury popołudniowej, jeżeli była nocna, bardzo różniąca się od dziennej, to oczywiście była korekta temperatury. Ale to jak gdyby nie chodziło o to, żebyśmy mieli tutaj dokładny pomiar. Raczej liczyła się zasada. Coś mi tutaj uciekło, więc musimy szybciutko wrócić. Przepraszam. No i lecimy. I to jest na przykład... To jest wermikompostownik z palet. A tutaj nie. To jest temperatura wermikompostownika plastikowego, a tutaj będziemy mieli wermikompostownika z palet. Widzicie, że temperatura wewnątrz nich jest przy tym pierwszym mrozie zdecydowanie się różni. Ten z palet reaguje wolniej na obniżenie temperatury, a ten plastikowy już jak widać spadł tutaj o 3 stopnie. To jest temperatura około 2 stopni. Tu mamy około 2 stopni. No i szybciutko ten plastikowy. Jak widać w grudniu, oprócz tego piku do 20, później były temperatury plusowe i nagle w pewnym momencie temperatura wewnątrz wermikompostownika zaczęła się podnosić. Tu mamy styczeń, prawie 5 stopni wewnątrz, tam mieliśmy 2. I druga faza zimy po 20 stycznia. Również wermikompostownik zaczyna być coraz chłodniejszy. Dochodzi do sytuacji właściwie takiej, gdzie już się obawiałem. To było chyba tutaj najniżej. Temperatura była około tutaj w połowie lutego już prawie okolice zera. Było to niecały jeden stopień, 0,9. No i później temperatury poszły do góry i mamy, jak widać, wzrost temperatury. Dzisiaj już jest temperatura prawie 7 stopni na plusie. A zobaczmy, jak to wygląda w przypadku tego z palet. Tutaj mieliśmy ten spadek. W przypadku tych ujemnych w środku grudnia
Temperatura zeszła do 3 stopni. Oczywiście na plusie. I później delikatnie znowu mieliśmy regres, znaczy wzrost temperatur. Temperatury rosły powyżej 5 stopni. Czyli cały styczeń właściwie było około 5 stopni w wermikompostowniku. I następuje to obniżenie temperatury znowu. Koniec stycznia i luty spadły temperatury znowu. Natomiast w tym wermikompostowniku najniższa temperatura, tu mamy połowę lutego, najniższa temperatura to było około 2 stopni. Zobaczcie tutaj. I jeszcze jeden spadek temperatury. Tutaj luty, marzec i temperatury rosną nam znowu do 5-4 stopni. Czyli pokrótce. Plastikowy kompostownik w krytycznych temperaturach spadł do niecałego 1 stopnia. Natomiast ten spalet do 2. To była najniższa temperatura tej zimy. W związku z tym myślę, że nie ma co się dziwić, bo mam sygnały od wielu osób, że w zewnętrznych wermikompostownikach jest bardzo dużo czczownic. Czyli warunki miały bardzo dobre, jak na zimę. Przeżyły. Wręcz bardzo dobrze się rozmnażały. I możemy się z tego oczywiście cieszyć, a za momencik pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda u mnie. I będzie to już ostateczny dowód, że ta zima była łagodna, a dżdżownicom żyło się bardzo dobrze. Rozliczenie z zimy to już zauważyliście, znaczy usłyszeliście, a teraz popatrzcie, chciałem Wam udowodnić, co się działo, pokazać, udowodnić coś, że bardzo dobrze się działo w moim wermikompostowniku zewnętrznym. Tu jedne z okazów przeżyły zimę, jest ich bardzo dużo. Mimo że są tutaj już dorzucane resztki, możecie zobaczyć, popatrzcie, jest ich tutaj cała masa, kolonia się cały czas rozrasta. To jest jeden z przykładów. Zajrzymy do pierwszego. Tutaj było dużo, dużo liści. Możecie zobaczyć, że tutaj po prostu też są jeden na drugim. Jedno, co mi się troszeczkę nie podoba, jest bardzo duża ilość skoczogonków. Ale jak znacie moje podejście do tematu, to pewnie wkrótce Wam pokażę, jest na to sposób. Natomiast chciałem jeszcze się rozliczyć z jednego elementu. Mieliśmy wspólnie zapełnić kubeł na śmieci. I właśnie chciałem Wam pokazać to. Będzie ta część wzięta z mojego wermikompostownika. Będzie stanowiła zaczyn i pójdą tam już odpady domowe. I będziemy w ten sposób produkować dużą ilość odcieku, herbatki i mam nadzieję również dżdżownic. No to pozdrawiam Was w takim razie i do zobaczenia w następnych odcinkach. To już będą letnie, a wiosenne, ale będziemy się spotykać już na zewnątrz. To jest fajne. Pozdrawiam. Oglądajcie mnie, subujcie, bo coś bardzo mało subków ostatnio. Zapraszam do oglądania. Jeżeli Wam się nie podoba, to też napiszcie, co zmienić ewentualnie.
Pozdrawiam Was, do usłyszenia, do zobaczenia.